No przepraszam, jak czytam o konwencji PiSu w sobotę, w której na konwencji ogłoszono, że jadą do Brukseli po to, żeby walczyć z Zielonym Ładem, jest to po prostu człowieka ogarnia pusty śmiech. No. Nie, coś takie rzeczy można robić, no tak, ale to zmienia się lider, wychodzi drugi i mówi, jak byłem wewnątrz partyjnej opozycji, przestrzegałem, że to zły kierunek i okazało, gdyby, nie wiem, Ziobro na przykład tak wyszedł, no pomijając, właśnie, że nie mógłby, bo jest z innej partii, no pomijam już kwestię jego stanu zdrowia, ale gdyby nawet był w świetnej formie, no, ktoś, to nie mógłby. Ktoś był postrzegany jako tak zwany wewnętrzny krytyk linii... Ardanowski by został teraz nowym twarzą PiSu, liderem, kandydatem. Lider to wiadomo, że jest jeden, no, ale zostałby tym liderem kampanii. Na tą kampanię, twarzą, to takim jak Michał Kobosko został liderem Trzeciej Drogi. Słabo wróżę, szczerze mówiąc. Ja też nie. Mam wrażenie, w naszym środowisku dziennikarskim to tak wiemy, kto to jest Kobosko, ale tak szczerze mówiąc, to nie jest istotna część elektoratu, więc no dobra, no ale zostałby Ardanowski właśnie tym. Tak, to on by mógł wyjść i tak powiedzieć.